Takie pytanie nieraz można usłyszeć, ja nieraz je słyszę. Czy wewnętrzne głosy, głosy, które człowiek jak słyszy jakoś w środku siebie, czy też na zewnątrz, czy te wewnętrzne głosy to jest znak opętania? I odpowiedź moja to jest taka zasadniczo nie. To słowo zasadniczo rozmywa tę moją odpowiedź, ale jednak akcent jest na tym, że bardziej nie niż tak. Nawet jeżeli to są głosy takie potępiające, że będziesz potępiony, że jesteś nikim, że nic z ciebie nie będzie, niekoniecznie muszą to być głosy pochodzące od złego, który prawdą jest, że nie chce naszego zbawienia i taką rzecz chętnie by nam wmówił. Nasza psychika, generalnie rzecz biorąc, jest bardziej skomplikowana, niż to sobie wyobrażamy. I pewne wyobrażenia religijne, pewne lęki religijne mogą w nas zadziałać tak automatycznie. Albo jakiś lęk staje się religijnym ze względu na, na naszą pobożność, naszą wiarę, naszą religijność. Więc pierwsze jest to, jeżeli ktoś słyszy takie głosy, to niech się uda do lekarza. Nie można się bać. Psychiatry. On nie sprawi bólu. Bo chyba bardziej dentysty trzeba się bać, chociaż też powinniśmy taki lęk przezwyciężać. Pewien znajomy psychiatra to, to mówi tak. Bóg jest miłosierny. Także dla psychiatrów i nie pozwoli, żeby umarli z głodu. W naszym społeczeństwie ciągle coś takiego pokutuje, że to tak nie, nie za bardzo wypada. Pojawić się u psychiatry, że to jakiś, jakiś wstyd. Choroba nie jest wstydem, ale może być tak przeżywana, że powinniśmy się tego wstydzić. No więc, na takie pytanie: czy to jest autosugestia, czy to jest jakaś nerwica, czy to tam, nie wiem, paranoja, czy, czy co, jakkolwiek to nazwiemy, to na to pytanie ma odpowiedzieć lekarz. I, i dopiero wtedy, kiedy Leczymy się, jeżeli trzeba, jeżeli wykluczona jest choroba, to wtedy możemy iść z tym także do, do księdza czy do kogoś, kto pomoże nam rozeznać, czy tutaj jakoś zły nie działa. I to nie musi być tak, że albo psychiatra, albo egzorcysta. Może tak być, że nasze słabości także takie psychiczne. Wykorzystuje zły duch. Może się okazać, że potrzeba jednego i drugiego, czyli i modlitwy, i leczenia, ale nie można z góry tak zakładać. Słyszę głosy, to znaczy, że tą przyczyną głosów jest, jest ktoś inny niż ja, bo to nie jest moje, bo ja się do tego nie przyznaję. To nie wystarczy takie stwierdzenie i nie bądźmy tak sędziami we własnych sprawach. Tylko poddajmy się sądowi, nie bojąc się tego, że, że się uśmieszymy, albo że ktoś nam mówi w nieprawdę, trzeba właśnie z zewnątrz spojrzenia, by, by rozeznawać i, i szukać drogi radzenia sobie z problemem.